Rozwin ponownie skrzydła wolności, wymiesz karmazynowy strzał. Poświęćmy razem serca strudzone, jak Bóg, dziś ponieśmy ten świat za wcześnie, żeby przestać czekać już na słońca blask. Dziś przekroczymy ten mur, by dotknąć spienionych fal. Dzień dobry. Ostatnio kilka osób wspomniało o tym, że chcieliby, żebym powiedział dwa słowa na temat kolejnego sezonu Shingeki no Kyojin, który będzie sezonem finałowym i zbliża się już właściwie wielkimi krokami, bo do października nie zostało aż tak wcale dużo czasu. A w dodatku kilka dni temu wyszedł nowy trailer, który kilka rzeczy nam ujawnił. No i właśnie o tych kilku rzeczach należałoby wiem, dwa słowa zamienić. Może zacznę najpierw od tego jak ten trailer w ogóle mi się podobał? No oczywiście, że był zajebisty, no to co tutaj więcej gadać? Koniec recenzji, dziękuję, do widzenia. A tak zagłębiając się minimalnie bardziej, trailer pokazuje bardzo dużo scen z nowego sezonu, które są chyba rozbite po tak naprawdę całej mandze, z tego co widziałem w komentarzach na YouTubie chociażby. Wiele osób pisało, że ten trailer bardzo dużo spoileruje. I Ja tam jakoś szczerze powiedziawszy nie jestem tym przerażony, bo kilka scen, które widziałem tam w tym trailerze sam rozpoznałem, bo gdzieś tam na YouTubie chociażby zdarzyło mi się zobaczyć jakieś tam kilka kadrów z... Z mangi. I nie boli mnie to strasznie. Niektóre rzeczy znam, a i tak wiem, że będę się przy tym dobrze bawił. Co mogłoby wywołać tutaj jakąkolwiek kontrowersję czy wątpliwość, i na co pewnie część z was zwróciła uwagę, to to, że studio Wit, które zrobiło pierwsze trzy sezony, czyli właściwie pierwsze 60 odcinków całej Shingeki no Kyojin wraz z awkami, czwartego sezonu robić nie będzie. Czy to jest źle? Bo jak widzimy po przykładach takich jak na przykład drugi sezon One Punch można sobie pomyśleć, że zmiana studia tak naprawdę w biegu, i to na ostatni sezon, decyzją zbyt dobrą nie jest. Ale musimy zwrócić uwagę na to, jakie studio zastępuje Studio It. To jest Studio Mappa. Ja sobie zrobiłem minimalny research, okazało się, że nie obejrzałem dosłownie niczego z tego, co Studio Mappa zrobiło, ale też zwróciłem uwagę na komentarze znowu na YouTubie i ludzie piszą, że jeśli jakiekolwiek studio miałoby zastąpić Studio It w produkcji Shingeki no Kyojin, to Mappa jest tutaj chyba jedynym dobrym wyborem. No tutaj jeszcze można by było pomyśleć o Madhouse, ale Madhouse nie robi drugich sezonów. W każdym razie nie martwię się wcale o to, jak Studio Mappa poradzi sobie z czwartym sezonem Shingeki no Kyojin, bo już w samym trailerze że w takich nawet najprostszych animacjach, jak ruchy rąk, zakładanie płaszcza przez Arena, widać kunszt. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione i naprawdę ktoś przyłożył do tego bardzo dużo pracy i dużo budżetu. Zatem w ogóle nie obawiajcie się o jakość animacji. Będzie to bardzo, bardzo dobrze zrobione. Ja przynajmniej mam taką głęboką nadzieję. Trailer nastawia do tego pozytywnie. Nie ma żadnych powodów, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości odnośnie animacji. Odnoszę jednak wrażenie, że zmienił się trochę art style. Odbiega nieco od tego, jak Studio Wit animowało Shingeki no Kyojin, ale jest to zrozumiałe. Pracowali przy tym inni ludzie. Zresztą, jak zwrócimy uwagę, już kreska drugiego sezonu mocno różniła się od kreski pierwszego. Przede wszystkim kreska pierwszego sezonu była taką bardzo grubą kreską. Miała swoją charakterystykę, drugi sezon już niestety tę charakterystykę trochę porzucił, ale ostatecznie zarówno w drugim, jak i trzecim sezonie animacja od Studio It, no była taka, że mucha nie siada, tak? Przynajmniej ja nie narzekałem. Pozostaje jeszcze jedna kwestia dyskusyjna, mianowicie właściwie ile nas czeka tego czwartego sezonu. Z tego, co się orientuje, anime zakończyło się mniej więcej na poziomie między 90 a tym rozdziałem mangi, gdzieś chyba bliżej nawet 90. Manga ma w tym momencie chyba ponad 130 rozdziałów i z tego co mi się zdarzyło usłyszeć od ludzi, którzy czytają mangę, tego końca to chyba tak naprawdę jeszcze nie widać. I tutaj mam pewną wątpliwość, bo tak naprawdę do października zostały 4 miesiące 5. Nie, cztery był czerwiec. <laughs> I tutaj się pojawia moje zasadnicze pytanie. Czy pan Isayama faktycznie zdąży skończyć mangę przed czwartym sezonem? Tak jak chyba wszyscy się spodziewali, że jakby manga się skończy przed czwartym sezonem, a potem sobie obejrzymy to wszystko w formie zanimowanej. To był taki domyślny scenariusz. Ale chyba w trzech czy czterech rozdziałach tego, co się teraz dzieje w mandze, nie wiem, czy jest w ogóle możliwość zamknięcia, może w jakiś bardzo zraszowany sposób. Ten kto czyta mangę może się wypowiedzieć, ale proszę bez spoilerowania, bo będą shadowbany. Więc w każdym razie ja tutaj jakby upatruję dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz jest taki, że będziemy mieli to wszystko znowu rozbite na dwa kury po na przykład 12 odcinków, albo może i nawet więcej, bo z tego co słyszałem, materiału źródłowego jest wystarczająco dużo, żeby zrobić jeden duży, co najmniej 25 odcinkowy sezon, ale możemy mieć to rozbite po prostu na pół, tak jak było przy sezonie trzecim. I w międzyczasie na przykład przy półrocznej lub nawet rocznej przerwie nie wiemy, ile ona będzie trwała. Sayama sobie dopisze manga do końca, ci co czytają manga będą już znali zakończenie, a reszta sobie obejrzy w anime w następnym kurze, tak? To jest pierwszy scenariusz. Drugi jest taki, przynajmniej według mnie prawdopodobny, że prawdziwe, oficjalne zakończenie Shingeki no Kyojin poznamy w pierwszym rzędzie nie przez mangę, ale przez anime. To by było dość intrygujące rozwiązanie, ale nie jest to niemożliwe ze względu na to, że na licznych materiałach wideo w internecie widać jak Hajime i Sayama się angażuje w kreację anime i że gość w tym faktycznie uczestniczy. I ludzie liczą się z jego zdaniem, nie tak jak ze zdaniem Ishidy w Tokio Gulu. W Tokio Gul wszyscy cierpimy przez Twoją stratę. Chociaż oczywiście żaden z tych scenariuszy, które podałem, może się nie spełnić. Prawdopodobnie się nie spełni, chociaż rozbicie na dwa kury to nie jest taki głupi pomysł. Szczególnie, że już było to zrobione. To jest chyba najbardziej prawdopodobne tak. W gruncie rzeczy. A może jednak ma się wyrobi i dostaniemy po prostu 24 albo 25 odcinków, albo więcej odcinków naraz w jednym sezonie i będziemy oglądać do wiosny 2021. Co też nie jest jakim strasznie złym rozwiązaniem. Więc cóż, zostaje nam cierpliwie czekać, bo jest na co. Na szczęście kolejny letni sezon przynosi kilka tytułów, do których będziemy wracać. Kolejny sezon Re Zero, kolejny sezon Sawalization. Więc jakoś przetrwamy sezon letni, a później już się zaczyna jesień, mamy październik i lecimy z Tytanami. Choć oczywiście, kto czytał mangę, wie, że ten sezon będzie bardzo inny. Inny od tego wszystkiego, co się wcześniej działo, a jednocześnie podobno ma mieć najcięższy klimat. Jestem bardzo ciekaw, bo niewiele widziałem, mimo tego, że coś tam widziałem, ale nie wątpię, że będę się przy tym świetnie bawić. I wierzę, że wy też. Dajcie znać, co wy sądzicie. Jaka jest wasza prognoza na formę wydawania tego sezonu? Czy to będzie na przykład dwa razy po 12 odcinków w oddzielnych kurach, rozdzielonych na przykład jednym sezonem albo dwoma? Czy to będzie wszystko ciurkiem, bo Isayama się wyrobi z mangą? Czy Isayama nie wyrobi się z mangą i faktycznie zakończeniem będziemy poznawali przez anime? Dajcie znać, zostawcie łapkę w górę. Dzięki serdeczne i trzymajcie się. Cześć!